Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Uncharted 4: Kres złodzieja. Jesteśmy w więzieniu, trafiliśmy tutaj w odcinku poprzednim z jakiejś więzienia nie wiadomo gdzie. Jakieś takie hiszpańskojęzyczne z grubsza rzecz biorąc, bo dookoła sami hiszpańskojęzyczni, więc no tu Europa raczej nie, stawiam na Amerykę Południową. Dobra, pierdu, a trzeba iść do przodu, bo mamy gdzieś iść. Mamy gdzieś iść, więc strażnik nas prowadzi. Dokąd tutaj coś się błyszczy, ale tak nie za bardzo. Tu chyba nic nie pozbieramy na razie. Jest jakaś szansa na prysznic? Gadziat. Dzień dobry panowie. A może dobry wieczór? Trudno powiedzieć. Mondrala! Właśnie na schody! Viene saliendo un prisionero. Hablan rareja. No i dobra, gdzieś idziemy. Hej, uszanowanka. Co było? I wilgotno. Ha! Witaj w Panamie. Hey, gringo! ¿Y lo que hiciste a Gustavo? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré Vargas, cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos Atrás. De él. Muévense. Quítense, cabrones. Ej, ej. Wygląda na to, że masz wielbicieli. A tak, to mój fanklub. Dzień dobry panu. Dobra, czyli nie mogę iść tam. Okej, kamera. Tutaj? Czyli gdzie? Tutaj, tak? Abre la reja. A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Znałem trochę hiszpańskiego. Co to znaczy? Wkrótce się przekonasz. No i co teraz? Mam tam iść? No to wychodzi. Nada, amigo. Nic. Bien. No dobra, idę przecież. Właściwie dokąd mnie prowadzisz? Zobaczysz. A on idzie cały czas za mną, ja myślałem, że sam mam iść. Nie, nie. Tutaj? Nie, ten. A, no dobra. A tam mam iść. Jeszcze lepiej. Dobra. A to wcale nie jest podejrzane. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. Skręć w lewo. No i co? Tutaj zamknięte. To drugie lewo. Rozkaz. Czyli tutaj. Gdzie on mnie prowadzi? Tędy. A my sobie pójdziemy tędy. A nie, tędy nie pójdziemy. Tędy? To tutaj. Dobra. Okej, zdejmij mi te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, gringos. Tak, a Rafe sowicie opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak, miałem także nie brać łapówek. Z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? Ostrożnie z tym listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim. Zrobił największy napad w dziejach. I nie dał się złapać. Sprawdziłem. Świetnie. Ponad $400 milionów w złocie i kamieniach. A to wszystko z jednego statku. Gunsway. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy? Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. Jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. Boże, to jest przenośnia. O nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra, zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele, a jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rafe'em. No dawaj. List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Spinaczka. No, chyba że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Masz to, o co prosiłem? Tak. Schował to tam, pod stołem. Przy tych skrzynkach. Świetnie. Dobra, czyli mam gdzieś iść. O rany boskie. I teraz zgaduj z gadula. Dokąd ja mam się w ogóle przemieszczać? Idziemy na, oczywiście na czuja. Tutaj skakanie żadne nie działa. O, tu zadziałało skakanie, ale tu już nie. Tu kuźwa, ja nie wiem. A tu ślisk jest. Jest jakiś ślisk, tak? Dobrze. Do góry. Czyli trzeba to zrobić inaczej. Trzeba to zrobić w taki deseń, w taki sposób. Tam się trzeba ześliznąć na bok. Dobrze. No okej. Dobra, stamtąd przyszedłem. Teraz tutaj zaglądamy. Okej. Bingo. Wracamy do gry. Mamy chociaż linę. Do wspinaczki w razie potrzeby. Może coś jeszcze znajdziemy? O proszę. To powinno wystarczyć. Tak? Ale gdzie? Tutaj? Nie mam pojęcia dokąd... A nie, ja mam tam iść. Tam mam iść. Tak mi się wydaje, że mam tam iść. Tu. Oj, kolego. Chyba tutaj. Nie wiem, czy dobrze idę. L3. O, to i cela. Jak się tam dostać? No, jakoś powoli. Okej. Robimy tak zwany pierwszy zarzut. No to lecimy. Okej, fajnie. Że tak to ujmę. Sensu w tym nie ma, ale sobie chociaż pogadałem. Dobra, tu się udało. Kamera skacze, ale to jest jakby do przejścia. Do góry. Ojojoj, o mistrzu. No i co teraz? W ten sposób. Uff, zadziałało. Dobra. Mogłem się tam zaślizgnąć. Zaczepić obelkę. Prawdopodobnie. Kolejny ślizg. O! A to się udało. Dobrze. Fu. Niech no sama to usłyszy. Do góry. Aby do przodu. Aby do przodu. Pytanie, dokąd tu kuźwa przód teraz? Dokąd ten przód nas skieruje? Tutaj? Być może... Chyba tutaj trzeba. No, 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 do góry, mistrzuniu, do góry. Ale fajne to. No, muszę znaleźć najwyższą celę. No. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Trudno uwierzyć, że trzymali tu dziesiątki piratów, którzy czekali na stryczek. Okej, chyba tu przez okienko. Okej, którędy teraz? Właśnie, którędy teraz? Tam jest coś na dół. Tu jest coś górą. Warto się tu rozejrzeć, bo nigdy nie wiadomo, co tu znajdziemy. Muszę się dostać wyżej. Wyżej? Skoro wyżej, to możemy sobie bezpiecznie, możemy sobie zejść na dół i zobaczyć, co jest na dole. Jeszcze stoi. Hiszpanie potrafili budować więzienia. Ilu piratów straciło tu życie? O proszę. Czytaj. A myślałem, że nowoczesne więzienia są złe. Dobra, to się pobawiłem. Odłóż. Znaleziono notatkę. Chyba jakąś tam, jakaś to jest notatka, tak? No tak by wysoko wychodziło. Tak, wiem. Czyli teraz tak czy inaczej muszę wejść na górę. No, śmiało mistrzu, śmiało. Tutaj jakoś to trzeba zrobić. Dobra, trochę po wariacku, ale idzie. Trochę po wariacku, ale idzie. Pytanie, co dalej? To działa. A rany, nie wiesz, co tracisz sam. Pytanie, czy tu gdzieś można jakoś inaczej jeszcze? Nie, tu już nie można w bok. Tutaj w bok już też nie bardzo, więc muszę iść tędy. No i hop do środka. Cela Bernsa. Cela, raczej apartament. Okej. Gdzie by tu zacząć? Pełno bazgrołów. Wszystkie gryzmały muszą coś znaczyć. 5, 6, 8, 1. To wszystko ma jakieś znaczenie. Tutaj coś jest, dobra. Słońce i księżyc. Alchemiczne symbole złota i srebra. Momencik. Widziałem coś takiego w liście. A, to fragment symbolu. Odwróć. Mam drugą połowę, a więc... Okej, tu są jakieś znaczki. I tu są jakieś znaczki. X złóż. A, to lubię. Okej, mam znaki zodiaku. Strzelec i skorpion. Dobra. Czyli co, mam tego szukać? Październik, listopad, tak? Dobrze widzę? Tutaj coś. Co to teraz mi tu? I rzymską cyfrę 2. Nie. Przegapiłem coś w tym liście? No, halo? Strzelec. Rzymska 10. Okej, rzymska 10. Gdzie jest rzymska 10? Tu jest rzymska 10. Halo? Rzymska 10. I nic. Co było w tym liście? Skorpion i rzymska cyfra 2. No, tu będzie lepsza zagadka. Tu będzie lepsza zagadka. I rzymską cyfrę 2. Nie? Tak. Gdzie masz znak strzelca? Strzelec. Rzymska 10. No i kuźwa, o co chodzi? Czegoś nie rozumiem. To nie to. To też nie. Chyba że chodzi... I nic. Nie rozumiem. Chyba że chodzi o 1. Nie. Kuźwa, czego nie rozumiem? 10 i 2. X i 2 kreski. A. To ci dopiero. Digna factis recipimus. Wszystko. Czas już wracać. Czas wracać, tak? Drzwiami? No dalej. O, muszę patrzeć pod nogi. Skoczymy? Pytanie, kuźwa, dokąd? No to jedziemy. Co teraz? I to był błąd. I powiedzcie mi, o co tu się rozchodzi? Na dół, tak? No to jedziemy. A może tutaj się rozbujać do okna? Albo i nie. To nie działa. Dobra, czyli trzeba, tak czy inaczej trzeba jechać na dół. Co teraz? Tu się trzeba rozbujać? A, tu się trzeba rozbujać, dobra. Taki bajer, dobra. Niech by było. Czyli nawróciła, ale nawróciła. Halo? Nie mogę ruszyć kamerą dla odmiany, ale numer. Co się stało? Ale dowcip, kamerą nie mogę ruszyć. I co teraz? A tak miało być fajnie. Mogłem kamerą ruszać i w ogóle wszystko naraz. Tędy? Do góry? Nie, do góry nie. Na dół? No, mistrzu, co jest? Kuźwa, o co tu chodzi? O, bo rany boskie. Ostrożnie. Czyli to tak. To tu by pasowało jeszcze. Chyba ja się tu muszę ześliznąć tam na dół. Jeszcze raz. O, teraz zadziałało. Niech Rafe spróbuje to powtórzyć. I po obojczyku. No i trzeba teraz wrócić. L3. Jest i Vargas. Chcę procent. Procent. Ja ci dam procent. Kuźwa, jak tu stąd teraz wyjść? Żeby za bardzo nie zginąć. Tędy? Chyba tak. Ale co dalej? Oj, oj, oj. Tutaj. O cholera, nie, nie, nie. Dobra, bujamy się. No i już. Fu. Się udało. W ogóle tu nic nie można znaleźć, ani nic. Jaka bieda. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Ale prowadzi mnie tutaj do góry jakby. A, to rozumiem. I tędy. Chyba tak, tutaj do góry. Tu do środka. No, halo? Co to mi tu wyczynił teraz? Udało się. Co znalazłeś? Drake. No mów. Wszystko rozkradli. Jeśli są tu jakieś wskazówki, to żadnej nie znalazłem. Jesteś pewien? Szukałeś gdzie trzeba? Może przeoczyłem coś, co było w liście. Może chodzi o inną wieżę, która się zawaliła? Tak. Są jakieś plany tego miejsca? No wiesz, rozkład? Możliwe. Jest tu trochę papierów. Dobra, świetnie. Idź je przejrzeć, spróbuj coś znaleźć. Ja w tym czasie pogadam z samemu Avery'm, okej? Może on się połapie w tym wszystkim. Dobrze, przejrzę dokumenty. Odwróć się. No. Jak z nim pogadasz, przyjdź do mnie. W porządku. No idź. Ach, gringo! Jeszcze jedna taka bójka! I tydzień karceru! No, Oscarowy papis, Vargas. Prawie tak dobry jak mój. ¿Qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad, eh? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Jezu, ale ci urządzili, żyjesz? Szkoda gadać. Chodź. Hej, nie trzymaj mnie w niepewności. Miałeś rację. Nie, mieliśmy. Teraz tylko znajdę Rafe'a i... Nie zaczynaj, proszę. Słuchaj, sam mówiłeś. My, tylko my. Ja i ty. Po co ten bogaty goguś na doczepkę? Ile próbowaliśmy się tu dostać, a? No? Mieliśmy tropy. Nie mieliśmy ani jednego. Zrozum to. Bez Rafe'a, bez Vargasa nie byłoby nas tu. A propos Vargasa, mamy problem. Jaki znowu problem? Wpuścił cię do starego więzienia. Tak, wpuścił. Hmm? Po tym, jak przeczytał list. To jak dużo wie? Tyle, że chce procent. Szlak. Rafe, jak ktoś się o tym dowie... Dogadam się z Vargasem, bez nerwów. A teraz przejdźmy do ważniejszych spraw. No, dobra. Może pogadamy gdzieś w spokoju. Jasne. Dobra, nikogo nie ma. Okej, więc co mamy? Ale cacko. Mogę? Tylko ostrożnie, okej? Drewno inkrustowane złotem i srebrem. Staranna robota. Wydrążony. Dlaczego któryś z ludzi Avery'ego miałby ukrywać taki tani krucyfiks? To nie jest krucyfiks. Żeby go tak można było nazwać, musiało być na nim Jezus. No to nie jest Jezus. Fakt, nie ma korony cierniowej, jest przywiązany. Jeśli to nie Jezus, to... Czytaj inskrypcję. Digna factis recipimus. Nasze czyny zostaną nagrodzone. Proszę, proszę. Plusy dorastania w katolickiej ochronce. To święty Dyzma. Skruszony łotr. Co to oznacza? Panowie, ale ja na przykład nie chodziłem do żadnej szkółki niedzielnej. Dobra, w czasie ukrzyżowania. Jezusa umieszczono pomiędzy dwoma łotrami, tak? Jeden z nich szydził z Jezusa, a drugi, czyli on, był skruszony, czyli przyjął swoją pokutę z godnością. A i wtedy Jezus zawiódł go do raju. Skruszony łotr. Co? Rozgryzłeś to? Jest pewna katedra pod wezwaniem świętego Dyzmy. W Szkocji. Właśnie tam ostatni raz widziano Avery'ego. To nie może być przypadek. Wiecie, miałem co do was wątpliwości, ale... Znajdźmy Vargasa i wynośmy się stąd. Niech zgadnę, to właśnie z tym gościem się biłeś. Nie wiedziałem, że ma przyjaciół. Mira, ja nos ganaste, okej? Muy tarde para hablar. Chino sales! Ej, wiesz co? Tu no te metas! No i lejemy się. Zgłaszałeś się? Chłopaki, zachowajcie to na później. Jeszcze masz? Halo? O ty kusztyk! No ale ruszaj się troszeczkę, halo! Nie wszyscy na raz! Jakąś kolejną! No, halo, co tu mi się wyczynia? Szlak by to... Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Szmuglujesz kontrabandę, Vargas? Cállate! Myślisz, że kim tu jesteś? Lleva los sus alda. Tra los gringos en mi oficina. Soy... Déjanos. Déjenos. Dlaczego tak długo? Prawie nas tam zabili. I wciąż mogą. Vargas, proszę cię. No, niczego nie znalazłem. Pewnie jest w innej wieży. No i? Jakby to powiedzieć, jestem katolikiem. Zawsze go mam. Nie chrzan. Ej, chwila. To jest bubel, rozumiesz? Łżesz jak pies. Dobra, jak chcesz zmienić warunki, to przestań udawać jakiegoś gangstera. I weź to schowaj. Jak miło. Możemy ci odstąpić... 10%. Połowę. Odwalamy całą robotę. 20. Bez nas niczego nie zdziałasz. 25. Równo. 25. Co wy na to, panowie? No co zrobisz? Tak, jasne. 400 milionów równo na 4. Umowa stoi. Ta, powiedzmy, że stoi. A jeśli jeszcze kiedyś mnie okładasz... Jezu... I po bólu. Czy ty, człowieku, kompletnie oszalałeś? Chciałbyś się przekonać? Dobra, co robimy? Trzymamy się planu. To też było częścią planu? Chodź się ze mną. Chodź. Co tu się kurwa dzieje? Wiejemy. Mamy wiać? Dobra, słuchajcie, ale to może powiejemy sobie w następnym odcinku? Bo oni się to chyba tak szybko nie dostaną. A jednak trzeba wiać. Jednak trzeba wiać. Tutaj może coś? Przy okazji znajdziemy? Nie, chyba nie. Damy radę? No i hop, przez okno. Halo? Halo? Nie widzę latarni. Gdzie? A, tutaj, dobra. No, do góry, co jest? Chodź sam! Gotów? No, puszczę tę drabinę. Tak, idę za tobą. No, ślepkiem. No i teraz, kurde. No dobra. Posprzątajmy. Dobra, musimy dogonić Rafe'a. Myślałem, że mu ufasz. Tak. Powiedzmy. Tam jest wentylacja. Pomóż mi pchać. Zostawi nas tu, tak? Nie, jeśli się pośpieszymy. Dobra, idź pierwszy. A, oni są wszędzie. Okej, czysto. To istny labirynt. No, normalnie jakby nie chcieli, żebyśmy stąd wyszli. Potem serio? Starajmy się umieć więzienia. O cholera, straż! Podrzuć nam do drabiny. Czyli że gdzie? Tutaj. Trzymaj się plan. Ło, było ciężko. Do góry. Gdzie teraz? Tutaj? Okej, ja pierdykam, ale się dzieje. O, zdążę! O, dałem radę! O! Było ciepło. Ale jazda! No! Dawaj! Sam! Skocz! Wciągnę cię! Trzymaj się! Dawaj! Nie, trzymaj się! Trzymaj! Sam! Dawaj drugą! Dasz radę! Nie! Sam! Musimy stąd zwiewać. Nie, on tam leży. Nie, już po nim! Chodź! Łódź czeka zaraz za burę. Nie mogę zostawić. Nate! Twój brat nie żyje. Chodź albo do niego dołącz. Rób co chcesz. No i co? Sam. Boże, nie. O Boże. Czy ja nie wiem, czy ja tu miałem wybrać? Biegnę. No przecież lecę. O, pytanie, czy ja tu miałem wybrać, czy miałem po prostu uciekać? Halo? No i dobra, to były takie nawiązania do poprzednich części, bo były i Eldorado, i Szambala, i Ubar. 15 lat później. Dobra, dotarłem do dna. Okej, aparatura podaje mi, że jesteś na miejscu. Widzisz gdzieś naszą zgubę? Nie, na razie pusto. U ciebie coś wyskakuje? Niestety nie. Dobra, płynę dalej z prądem. Przyjąłem, w kontakcie. Tak jest. Ej, jeśli dobrze liczę, została ci 1/4 butli. Chcesz się wynurzyć? Nie, nie, spokojnie. Jestem blisko. Jeśli zaraz czegoś nie znajdziesz, zwijamy się. Znajdę. W porządku. I X, aby wypłynąć? Tutaj się w sumie nic konkretnego nie dzieje. Czy ja coś mam ten? Kurde, bo ja bym sobie tutaj najchętniej zakończył odcinek. A jakby tak się wynurzyć? Co ty wyprawiasz, Nate? Aby zanurkować. Dobra, słuchajcie, to ja sobie tutaj... O, tu się położymy w trawie. Ja tu zakończę odcinek. I zobaczymy się... Bo teraz to już chyba będzie taka prawdziwa rzeczywistość. Znaczy w sensie tamto jeszcze było... Jeszcze jakaś retrospekcja w więzieniu. A teraz to już jest czas z grubsza rzecz biorąc rzeczywisty. Kurde, ale sobie łamaniec językowy zapadałem sam. Także tu sobie zakończymy odcinek i eksplorację tego tutaj podziemnego całego świata sobie zrobimy w odcinku następnym. Zatem zapraszam, a tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć!